Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Właśnie wróciłam z pracy, jestem tak zgrzana, że bez wachlarza ani róż. Jest w cieniu 33 stopnie. Oczywiście nie narzekam, bo ja wolę ciepło niż zimno, ale no to już jest taka nienormalna temperatura. Wiem, że też deszczu brakuje, ja to widzę też po swoich grządkach, że no cały czas trzeba podlewać, ale to nic, jestem w domu, to najważniejsze, za chwilę biorę się za różne prace, chcę też obraz tutaj powiesić, żeby nie było tak właśnie takiej pustej ściany, trzeba coś tutaj wymyślić i jeden obraz już mam i tam, aha, nie widać go, później Wam pokażę. Ale zanim to powiem Wam, że przetestowałam 3 kosmetyki nowej polskiej marki, nie wiem czy ona jest na rynku od dawna, dla mnie nowa i to jest Candid, marka Candid, do zapamiętania i jak byłam na ich stronie, to mają dosłownie 4 chyba kremy do twarzy i 5 ser, albo nawet 3 kremy do twarzy. Ja wybrałam sobie 3 sera, bo tak pomyślałam, że najlepiej będzie przetestować kosmetyki nakładając sobie sera, zwłaszcza teraz, kiedy jest tak gorąco, to serum i filtr w zupełności wystarcza. No, jestem bardzo zadowolona z tych kosmetyków, bo mam taką fajną warstwę ochronną. Jest gorąco, więc ja i tak moja skóra, taka bardzo sucha, wydziela troszeczkę sebum, ale ja wiem, że ten kosmetyk też pokrywa twarz, szyję, dekolt właśnie taką warstwą ochronną, która daje właśnie takie fajne nawilżenie bez, nie wiem czy ja się świecę, ale ja się bardzo rzadko, może pod nosem, ja się rzadko świecę, no bo jednak skóra sucha. Tak właśnie wygląda nawet w takie upały, nie, no może troszeczkę gdzieś tam połysk jest, ale na mojej skórze jest połysk, to ja już jestem zadowolona, więc Candid i mam 3 sera, przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe na pewno i rozświetlające, jeszcze sprawdzę. Tak, nie, może jeszcze raz, przeciwstarzeniowe serum do twarzy, odbudowujące serum do twarzy i rozświetlające. Fajne są te formuły, dlatego że one są płynne. Są sera, nie wiem czy się spotkałyście z takimi serami, które są jak kremy, że mają tą formułę już tak no, zagęszczoną, że ja wolę płynne, a na koniec nałożyć sobie też jeszcze płynny krem. To najlepiej się wchłania i sprawdza przy mojej skórze, więc bardzo się cieszę, że te kosmetyki właśnie mają taką formę płynną. Rozświetlające serum, może ta konsystencja jest bardziej zagęszczona, ale ona jest żelowa i też fajnie jakby działa na skórze i ten żel jest bardzo dobry. To znaczy, to jest taka formuła emulsyjno-żelowa. Na taką pielęgnację dzienną przy takich upałach świetnie to się sprawdza. Ja ostatnio, jak je używałam właśnie te kosmetyki i w dziennej i za chwilę zmyję ten makijaż, nałożę sobie też jedno z tych ser i tylko filtr i to naprawdę wystarcza. Więc rozświetlające serum ma właśnie taką ciut bardziej zagęszczoną formułę, natomiast to przeciwstarzeniowe, oprócz tego, że to jest dosyć płynna formuła, to jeszcze tutaj mamy taki no inny kolor, taki łososiowy i najbardziej właśnie ta przeciwstarzeniowa formuła przypadła mi do gustu, dlatego że ona jest no najbardziej płynna. W ogóle świetnie się rozprowadzają te kosmetyki, one są w 100% wegańskie. Zaraz Wam jeszcze powiem o fajnych informacjach, które są zawarte na opakowaniu. I teraz serum odbudowujące i tutaj też jest taka dość płynna formuła. W ogóle świetne są te sera, dlatego że no, wszystko mi w nich odpowiada. I ta konsystencja i to, że
Niewielka ilość pięknie zresztą się rozprowadza i daje uczucie komfortu. Dla mnie to jest najważniejsze, żeby po tych 8 czy 9 godzinach, tak jak dziś, czuć jeszcze na twarzy tą warstewkę. Oczywiście te kremy też działają, tak jak jest tutaj napisane, odbudowująco, rozświetlająco i przeciwstarzeniowo, przeciwzmarszczkowo. To ponadto różnią się też składnikami i na opakowaniach jest właśnie taka fajna, rzetelna, prawdopodobna informacja. Że ona nie jest tak, wiecie, wygórowana, że to jest reklama i reklama jest najważniejsza. Nie. I tak jak zaczynałam się wczytywać w tą właśnie szczerą, bo candid, no właśnie, candid z angielskiego, to przez przypadek zauważyłam to szczerość. I rzeczywiście tam są badania przeprowadzone na pacjentkach, na konsumentkach, na kobietach, które stosowały te kosmetyki i widać po tych procentach, że to jest takie prawdopodobne, że to jest takie właśnie szczere. Bo tam najwyższy procent, już nie pamiętam, 80 czy no prawie 90, to, że kosmetyki w każdym oczywiście są inne te procenty, dają właśnie uczucie takiego komfortu i takiego zabezpieczenia skóry przed utratą właśnie wilgotności. I później już są inne opinie o tym, czy działa przeciwstarzeniowe, czy działa rozświetlająco, czy działa przeciwzmarszczkowo i te procenty są tak 18-16%. No i ja myślę, że większość kosmetyków właśnie tak działa. Oprócz tego bardzo fajne jest też, fajnie jest opisane, co zawiera dany kosmetyk. I te dwa najważniejsze składniki aktywne są wymienione. No i produkt polski, testowany dermatologicznie. Fajne informacje i takie, wiecie, wydaje mi się, że tu jest taka rzetelność przedstawienia szczerej takiej opinii o kosmetykach, a nie windowanie ich do 99% czy 100% skuteczności. Więc fajnie. Ważna rzecz, te kosmetyki nie pachną. Dla mnie oczywiście to jest taki mały minus, ale ja mam świadomość tego, że te kosmetyki są dla wszystkich, bo niektórzy muszą rezygnować ze względu na zawarty zapach, te skóry wrażliwe czy jakieś tam problematyczne. Więc dla wszystkich skór skierowane są te kosmetyki, ze względu też na typ skóry, czy to jest skóra sucha, dojrzała, młoda, przesuszona i tak dalej. U wszystkich te kosmetyki się sprawdzą. Jestem bardzo ciekawa jeszcze ich kremów może. No i mam nadzieję, że kiedyś będę mogła przetestować i Wam powiedzieć, jak one mi się sprawdziły. Co jest jeszcze ważne? Świetne są te opakowania z pompką, także nie będziemy musiały tu niczego wygrzebywać, bo wszystko to zostanie przez tą pompkę Airless chyba, te opakowania się nazywają, wydobyte. No i co jest najważniejsze, to cena. Niektóre z tych ser kosztują, tam chyba taki serum do cery problematycznej, niecałe 40 zł. Zresztą teraz jest przecena, promocja na te kosmetyki, a pozostałe tak w granicach 40 kilku złotych. Także ja cieszę się, że mogę właśnie testować i przekazywać Wam właśnie takie informacje, bo teraz chyba też jest odpowiednia pora na regenerację skóry po lecie. I ja wiem, że te kosmetyki, które Wam wcześniej gdzieś kiedyś pokazywałam, no są drogie, więc nie każdego jest stać na to, żeby sobie sprawić serum i krem. Ale tu za te 100 zł macie dwa kosmetyki i odpowiednio dobrane do Waszych potrzeb Waszej skóry. Myślę, że przyniosą naprawdę fajne efekty, ale trzeba pamiętać o systematyczności. Rano, wieczorem, to już mus. U mnie jest jeszcze popołudnie, więc naprawdę z całego serca Wam polecam, jeśli będzie jeszcze
Jakaś dodatkowa informacja o tym, że nie wiem, przesyłka gratis czy za złotówkę, to oczywiście w opisie pod filmem wszystko Wam zostawię. I no i kolejna świetna marka na polskim rynku, którą odkryłam dla siebie i dla Was bardzo serdecznie polecam. W końcu tutaj udekorowałam wejście do domu. Ja dostałam takie beczki, tak to nazwę, od wykonawcy tutaj, który cały czas pomagam nam w kolejnych etapach. No i wczoraj byłam w ogrodnictwie i kupiłam wrzosy. One są tak przemieszane, nie wiem, czy będziecie cokolwiek widzieć, bo jest strasznie gorąco i świeci słońce, ani jednej chmurki na niebie nie ma. No i tak wczoraj właśnie to posadziłam i chyba ładnie to będzie wyglądało. Już chciałam wykorzystać te donice. Nie do końca mi odpowiada ten kolor i kształt i kolor, ale dostałam w prezencie, więc dobrze by było wykorzystać. I kupiłam jeszcze takie jakby wkłady do donic, więc ta cała donica biała nie jest wypełniona ziemią, tylko gdzieś tak do połowy. I jeszcze nawet nasypałam na dno keramzyt, wzięłam uniwersalną ziemię. No i tak to wygląda. Chyba całkiem nieźle. Jeszcze tu wszystko trzeba wysprzątać, wyczyścić tą kostkę, bo tutaj cały czas był remont i jeszcze będzie. Więc tak czekam, czy wszystko się skończy, żeby tutaj odświeżyć tą kostkę, bo ona straciła tutaj na wyglądzie. No ale to nic, to wszystko zostanie poprawione. No taki wrzosik, jak myślicie, ładnie to wygląda? Musiałam to wykorzystać. Chyba całkiem nieźle. Jak ostatnio byłam w Action, wtedy kupiłam te świetne toniki. Ja już je też zużywam od tamtego filmu, gdzie Wam pokazywałam. Naprawdę też Wam polecam te toniki. No i przechodząc między regałami, przypomniałam sobie, że mają takie stoisko właśnie z takimi obrazami, które chciałabym sobie wieszać tutaj na ścianie. No i wybrałam tym razem trochę większy format. I bardzo mi się podoba to, że one są właśnie czarno-białe, że nie są kolorowe, choć może i kolory też by się przydały. O, i tym razem kupiłam, poczekajcie, jakby to ustawić, właśnie taki, to dosyć duży format, jeszcze nie rozpakowałam i myślę, że tu na tej ścianie pojawi się więcej właśnie takich obrazów z wizerunkiem kobiet znanych gdzieś tam z kina, czy jakichś anonimowych także. No przepiękny jest ten obraz, a więc myślę, że tam, chociaż moja córka też kupiła przepiękne obrazy do swojego mieszkania, ale to były już gdzieś kupione, właśnie nie wiem, muszę się dowiedzieć, ale to tylko były takie, wiecie, kreski, linie zaznaczone, też bardzo, bardzo ładne. A ja chyba pójdę właśnie w ten styl, taki czarno-biały. I bardzo ładna ramka, a zapłaciłam za ten obraz 44 zł. Nie wiem, może tutaj nawet gdzieś jest cena. No i jeszcze z tej, tam pod spodem jest pleksa chyba, bo to nie jest szyba. Trzeba zdjąć taką folię, więc ładnie będzie to wyglądało. Więc myślę, że na tej ścianie będzie to dobrze wyglądało, a może na tamtej. Zaraz zobaczymy, jak by to wyglądało. O, jak widzicie, ja tutaj mam swoje biurko, tutaj właśnie siedzę i nagrywam dla Was filmy. No i zobaczcie, tu jest taka, tu mąż jeszcze to lustro mi zawiesił, no bo jak jest, to nie gdzieś tam sobie wisi, rzadko z niego korzystam. A tu jest, jak widzicie, oj, czekajcie, bo tracę ostrość, taka duża ściana, pusta ściana. Bo tutaj już mam ten jeden, wszystko się odbija, poczekajcie, o, ten jeden obraz, ale tu chyba by było już za dużo, gdybym dowiesiła ten duży format.
Także myślę, że właśnie na tej ścianie będzie to dobrze wyglądało i może właśnie tutaj nad biurkiem. Także no jak tylko mąż wróci, to poproszę go, żeby mi tu ładnie wywiercił otwór i żeby zawiesił właśnie ten obraz, bo on jest naprawdę spory. Zaraz Wam pokażę. Tutaj położę sobie na tą szafkę. O, zobaczcie, jaki on jest duży. Wszystko się w nim odbija. No i będzie ładnie tu wyglądał. Podoba mi się właśnie to czarne obramowanie i no i ta kolorystyka. Nawet na tej szafce fajnie wygląda. Ale nie, chyba będę chciała, żeby właśnie... Tak, powieszę. Na pewno powieszę. O, a tutaj moje kosmetyki wystają z szuflady. Nie mogę je domknąć, bo... No taki trochę bałagan, bo wystają te pojemniki, ja nie chcę ich kłaść. A może Wam od razu pokażę, co tutaj mam. No przede wszystkim tonik. Tonik z Dermiki. A luksusowy tonik przeciwzmarszczkowy. Uwielbiam to już któreś tam moje opakowanie. Bo właśnie tutaj trzymam kosmetyki do demakijażu i toniki. Nic więcej chyba. Slavia i to jest... Oj, poczekajcie, bo znowu mi się to stało. Już zrzuciłam kiedyś tą butelkę na podłogę. Czekaj, bo to coś tu wycieka. Slavia i to jest nawilżający żel do mycia twarzy. Muszę to odstawić, bo tu zaraz kapnie coś. Bardzo fajna mgiełka i to jest Bielenda Hydrotonik w mgiełce z witaminą C. Świetna. Ja też już jej dosyć dużo zużyłam. Mgiełka Ziaja Antyoksydacja i to jest... To są jagody Akai. Profilaktyka pierwszych zmarszczek. Bardzo fajna, taka odświeżająca. Mocno taka właśnie dodająca takiej jakby energii skórze. No ukochany oczyszczający olejek hydrofilny do demakijażu z marki Senel. Teraz mają inne opakowania. Jeszcze mam z zapasów. O, i to są właśnie te toniki, które Wam polecałam na początku miesiąca. Tutaj mam z Nagietkiem. Się zastanawiam. Tak, to jest Nagietek. A tutaj jeszcze z tyłu mam z różą. Bardzo dobre. Naprawdę świetne. Jestem zachwycona tymi tonikami. Cudowna emulsja do demakijażu z marki Sensu Mare. Świetna. Pięknie pachnie. Bardzo dobrze oczyszcza skórę. No sama przyjemność korzystania właśnie z tej emulsji. A tutaj mam no jeden z moich ulubionych płynów micelarnych. Akurat tu jest ceramidowa woda micelarna, też z Dermiki. Bardzo Wam polecam. No i taka mgiełka, właśnie ją wyjęłam i teraz daje mi takie ukojenie przy tych upałach. Może tak będę pokazywała, żeby było ładnie. Z Talgo. To dostałam od mojej koleżanki Ewy. No i cieszę się nią, jak jest gorąco, spryskuje całą twarz, włosy i przynosi niesamowite takie uczucie odświeżenia. Świetna, świetna. I co jeszcze tutaj mam? A to też jest świetne do ciała. To jest marka Basic Lab. No, nie rób mi tego. O. I to jest prebiotyczny spray do ciała i spryskuje całe ramiona, ręce. Świetne też może być jako krem do rąk i daje taką warstewkę nawilżenia. Bardzo dobra rzecz. I właśnie taka w rozpylaczu. Jeszcze mam do twarzy od nich, ale to są takie primery dla cery suchej i naczynkowej. Dwa różne. No i to tyle. A, i jeszcze mam tonik, ale muszę go zużyć. To znaczy, to jest opakowanie po jakimś płynie micelarnym z Ziai. A jak wiecie, ja sobie robię sama toniki i mieszam jakieś konsystencje, które mi nie odpowiadają. Dolewam sobie wodę niegazowaną i nawet do
zakończenia demakijażu używam, a ta butelka to jest, no już mi służy dłuższy czas, bo jest duża pojemność, pompka, no i tak to sobie wszystko trzymam, mam to pod ręką i tutaj właśnie robię sobie, o, jak widzicie, demakijaż. Tak. No, tak jakoś wyszło, że Wam pokazałam tą szufladkę, a takich szufladek to ja mam tutaj niezliczoną ilość. Szufladek u mnie nie brakuje.